środę 31 maja stadion przy ulicy Parkowej tętnił życiem. Wszystko to za sprawą akcji Biało-Zielony Dzień Dziecka zorganizowanej przez Stowarzyszenie KS Wisłoka 1908 Dębica i jej prezesa Radosława Garlewskiego. Już od godziny 17, a więc na chwilę przed pojedynkiem z Lechią, odbywały się konkursy z nagrodami, a na młodych sympatyków Wisłoki czekało również wiele innych atrakcji, takich jak malowanie twarzy, baloniki oraz sprezentowane przez sponsorów słodycze. Z tego miejsca kierujemy oczywiście wielkie podziękowania dla firmy Jerry Gas i osiedlowej Ferajny z Zabrza. Uśmiech dziecka jest dla nas najważniejszy, a Wy pomogliście nam sprawić radość nie tylko dzieciakom, ale także ich rodzicom, którzy chyba nie pożałowali decyzji o zabraniu swoich pociech na świetną imprezę połączoną z meczem Wisłoki. Słowa uznania należą się również dla firmy Sizebox, Hercules, Labofarb, Gorzko i Słodko oraz Sherlock za ufundowanie nagród konkursowych, które rozlosowane zostały w przerwie spotkania. Szczęśliwym zwycięzcom gratulujemy, a my przechodzimy już do dania głównego dzisiejszego popołudnia, a więc meczu 29 kolejki pomiędzy Wisłoką Dębica a Lechią Sędziszów Małopolski. Dopiero w 24 minucie Wisłoka stworzyła pierwszą sytuację bramkową. Łukasz Paterak w nieco podejrzany sposób wyłuskał piłkę Pawłowi Bramasowi, zagrał klepkę z Konradem Husem i dośrodkował na głowę Jakuba Szewczyka, który uderzył jednak niecelnie. Chwilę później Szewa oddzięczył się koledze, rzucając z Mukrosa otwierającego drogę do bramki. Ale niestety Łukasz nie wykorzystał tej znakomitej okazji do zdobycia gola. Tutaj jeszcze mamy poprawkę Kacpra Majka, która nie miała prawa zaskoczyć bramkarza Lechii. 27 minuta, dośrodkowanie Andrzeja Wójcika z rzutu rożnego i piłka ląduje w siatce gości za sprawą Mirosława Pokrywki. Jak zobaczymy w powtórce, sytuacja dosyć kontrowersyjna, bo gdyby sędzia odgwizdał faul na bramkarzu, to z pewnością wybroniłby się z takiej decyzji. Jedna z nielicznych szarż Lechii, centra w pole karne i chorągiewka liniowego w górze. Jak wykazała powtórka, offside'u nie było. Najlepsza okazja na podwyższenie wyniku w pierwszej połowie to okazja Adriana Nowaka. Fryta ładnie zabrał się z piłką w pole karne rywali, ale jego strzał minął lewy słupek bramki strzeżonej przez Tomasza Chmiela. W 41 minucie Łukasz Paterak uruchomił Tomasza Pietrasiewicza, a ten najpierw założył efektowną siatkę rywalowi, a później oszukał już tylko sam siebie, posyłając futbolówkę wprost do bawiących się z okazji Dnia Dziecka maluchów. Po nieco niemrawym początku piłkarze Wisłoki schodzili ostatecznie do szatni z jednobramkowym prowadzeniem, a gola otwierającego wynik meczu strzelił Mirosław Pokrywka. Gwizdek sędziego i wymarzony początek drugiej połowy dla Wisłoki. Kacper Majk zagrał prostopadle z głębi pola do Adriana Nowaka. Ten popatrzył, jak ustawiony jest bramkarz i sprytnym lobem podwyższył na 2-0. Wielki spokój pomocnika biało-zielonych, który zabawił się w tej sytuacji z Tomaszem Chmielem. Widzimy w powtórce, że nie było spalonego i ładnie technicznym strzałem Nowak nie dał szans na skuteczną interwencję golkiperowi Lechii Sędziszów Małopolski. Był to 26 gol Fryty w sezonie. To już 57 minuta. Nowak wycięty przez rywala w środkowej strefie boiska i Kamil Potwora napomniany przez sędziego żółtą kartką. Faktycznie potworny faul zawodnika Lechii. Po rozegraniu stałego fragmentu piłka dotarła do Pietrasiewicza. Ten wyłożył ją na 11 metr Majkowi, ale Majca uderzył ponad poprzeczką. W 59 minucie w akcji ofensywnej ponownie Majk i jego firmowe podanie. Kiedy wydawało się, że golkiper Lechii wyjaśnił sytuację, piłka wyturlała mu się z rąk, a z prezentu skorzystał Nowak, pakując ją do pustaka. I jeszcze raz widzimy w powtórce Majk, idealnie w tempo wyszedł Fryta. No i Tomasz Chmiel zanotował z pewnością klopsa kolejki, ale i największym bramkarzom przydarzały się już takie wpadki. A po tym trafieniu z trybun zaczęły rozbrzmiewać przyśpiewki kibiców o czwartej lidze.
Mimo wysokiego prowadzenia Wisłoki, atmosfera na boisku wciąż była napięta. Tutaj widzimy brzydki i w zasadzie niepotrzebny faul Pietrasa, za który snajper gospodarzy obejrzał żółty karton. W 68 minucie na indywidualną akcję zdecydował się Paweł Branas, ładnie zwiódł obrońców Wisłoki i próbował szczęścia strzałem z ponad 20 metrów. Dybski był zmuszony w tej sytuacji sparować piłkę na rzut rożny. Chwilę później opłacił się wysoki pressing gospodarzy. Dębiczanie szybko odzyskali piłkę, po czym Tomasz Pietrasiewicz dograł do Jakuba Szewczyka w pole karne, a Kuba z kilku metrów pechowo trafił w poprzeczkę. Piłkarze Lechii Sędziszów Małopolski szukali gola kontaktowego i w takiej oto sytuacji piłka wylądowała na poprzeczce bramki strzeżonej przez Kamila Dybskiego. W 78 minucie strata Damiana Pęcaka, piłkę przejął Marek Szeliga, który po chwili dograł do Kamila Potwory, a ten kończył akcję uderzeniem, ale nie zdołał zaskoczyć młodego golkipera Wisłoki. Popatrzmy jeszcze raz, powtórce, ładna parada Kamila Dybskiego. W 84 minucie boisko opuścił jeden z bohaterów tego spotkania i strzelec dwóch goli Adrian Nowak. Adrian Nowak, strzelec dwóch goli, wielkie brawa. A w jego miejsce wszedł młodziutki Patryk Maciosek. Kilka minut przed końcem spotkania Bartłomiej Konik odebrał piłkę Tomaszowi Roguszowi. Zawodnik Lechii przerwał akcję brzydkim faulem, po czym Konikowi puściły nerwy i odepchnął rywala. Za to zagranie na własne życzenie dębicki Mandzukić został napomniany przez sędziego Stolarza. Ostatni gwizdek pana Mariusza Stolarza. Wisłoka Dębica pokonała przed własną publicznością Lechię Sędziszów Małopolski 3-0. Na listę strzelców wpisywali się Mirosław Pokrywka oraz dwukrotnie Adrian Nowak. Po spotkaniu tradycyjne kółeczko, radość, świetna atmosfera i oczywiście podziękowanie kibicom za dopingę.